Poeta wyklęty, niezrozumiany przez większość. Buntownik, awanturnik. Czy też geniusz z czasów szkolnych, posiadający niemal komputerową pamięć. Zapalony fotograf, romantyk. Nie sposób jest wybrać kilku określeń, gdyż wszystkie dobrze go odzwierciedlają. Poznajcie Rafała Wojaczka. Rafał urodził się w Mikołowie w roku 1945. Wywodził się ze znanej i szanowanej rodziny nauczycieli. Od najmłodszych lat przejawiał wybitne zdolności pamięciowe. Jako 15-latek potrafił recytować całe strony doktora Faustusa. To było wręcz na pograniczu geniuszu, naprawdę, nie przesadzam. Wszyscyśmy to wtedy tak odczuwali, zapewnia mnie Magdalena Kubista. Po prostu był znakomity. Matematyka, chemia, fizyka, zawsze najlepszy. O humanistycznych przedmiotach mówić chyba nie trzeba. Pojmował błyskawicznie. Czasami się zdawało, że musiał tę wiedzę zdobyć już wcześniej. Przy tym nie mądrala, żadnego zadufania. Te wszystkie umiejętności Rafał objawiał niejako przy okazji. Na przykład był u nas taki nauczyciel matematyki, wołali go Krepel. I nie wiem, czy to Rafał działał na niego, a może odwrotnie? W każdym razie toczyło się między nimi coś na kształt psychologicznej wojny. Rafał tak jakoś potrafił go rozjuszyć, że cała klasa zamierała, a nauczyciel, wiadomo, ratował prestiż zadawaniem coraz trudniejszych pytań. Więc proszę wystawić sobie ów obrazek. Jedno zadanie, drugie, trzecie, a przy tablicy taki dwumetrowy prawie misiu grzecznie odpowiada. I rozwiązuje wszystko, co tamten wymyślił. Ostentacji raczej w tym nie było. Zresztą Rafał był prędzej nieśmiały niż agresywny. Wbrew pozorom. Rafał dużo fotografował. W wieku 15-16 lat wraz z przyjaciółmi Rudolfem Szwajcerem, Aleksandrem Lipińskim, Magdaleną Kubistą czy Witoldem Dudkiem. Większość jego znajomych, jak sami wspominali, fotografowali jako pętani. Głównie ładne dziewczyny, ładne widoki lub urocze zaułki. Rafał jednak szukał takich dziwnych, właściwie przypadkowych i ponurych obiektów. Co ciekawe, na sporej ilości zachowanych fotografii Rafała z tyłu widniałem podpisy. Ponuro, wilgotno. Jeżeli jesteśmy już przy wieku 15-16 lat, powiedzmy coś na temat wyglądu. Był wysoki, prawie dwumetrowy, miał krótko ścięte włosy, pełną twarz, okulary z ciemnymi szkłami. Jak wspomina Witold Dudek, te jego długie kroki, te ręce jak wiatraki, ciągle mu zawadzały, więc trzymał trochę odsunięte na bok. Głowa była najczęściej zwieszona. W szkole podstawowej Rafałowi wiodło się spokojnie, bez konfliktów. W liceum jednak wszystko się zaczęło. Konflikty z nauczycielami, zachowanie poniżej dobrego. Ojciec Rafała, Edward, wspomina, że nauczyciele bali się go, nie jednak dlatego, że był agresywny, lecz był dla nich wręcz za mądry. Odskocznie od szkoły Rafał znalazł w żeglowaniu. Wtedy już zaczął pisać, jednak wyprawy żeglarskie miały do niego ogromne znaczenie. Pisał, że wiatr może mieć kolory. Dzięki wskrzeszeniu ZHP Aleksander Lipiński, dziś profesor doktor habilitowany na Uniwersytecie Śląskim, wtedy rówieśnik i lokator sąsiedniej kamienicy przy rynku, wspomina, że dostał 6 starych szalup z Batorego, które postanowiono przerobić na jachty żaglowe. Tak zwane czerwoniaki w roku 1962 wypłynęły na wody, a wraz z nim Rafał Wojaczek. Rafał dużo korespondował ze Stefanią Cisek. Poznali się jesienią 1962 roku. Ich korespondencja trwała kilka lat. Była dla niego wsparciem, jedyną osobą, której Rafał mógł się zwierzyć, zaufać. I dobrze, zdaje się, że cię poznałem, mogę się komuś zwierzyć. To dobrze czasem robi. Mogę ci dużo powiedzieć, a dotychczas nie było odpowiedniego słuchacza. Bo nie mam przyjaciół, z którymi by można rozmawiać nieco poważniej. W oczach ludzi był silnym człowiekiem, ironicznym prześmiewcą. W listach natomiast ujawniał swoje delikatne, bardzo delikatne i bezbronne wnętrze. Wspomina Stefania. Niestety nie będę wam na ekranie wyświetlał tych listów, w związku z tym, że korzystam głównie z książki pana Macieja Szczawińskiego pod tytułem Rafał Wojaczek, który był, którą zresztą bardzo wam polecam. Bardzo duża ilość tychże listów jest tam zawarta, a zważywszy na to, że autor sam komunikował się z panią Stefanią, wkładając w to sporo pracy, oddaję mu tym hołd i mam nadzieję, że skłonię was do przeczytania. Rafał po rzuceniu studiów od razu przeniósł się do Wrocławia. Pracował jako dyspozytor MPO, czyli tzw. dyspozytor samochodowy. Wtedy to też rozpoczęły się problemy Rafała z pijaństwem. W momencie, gdy jeszcze był na studiach,
Poddał się badaniom, które wykazały u niego psychopatyczną osobowość. Często w listach prześmiewał ową psychopatyczną osobowość, zwierzając się głównie mamie. Od 7 maja do 22 1965 roku Rafał przebywał w klinice psychiatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tam też poznał swoją przyszłą żonę, Hannę, z którą rok później wziął ślub. Rok 1965 był także rokiem debiutu wojaczka. Jego poezja została zamieszczona w pierwszym numerze oczekiwanego od lat miesięcznika Poezja. Debiut okazał się olbrzymim sukcesem. Rafał wyszedł z cienia. Główne tematy jego poezji to śmierć, miłość, fascynacja kobiecością i cielesnością, zazwyczaj ujętą w estetyce turpistycznej. Erotyzm i seksualność łączą się częstokroć ze śmiercią. Podmiot liryczny jego wierszy mówi najczęściej o bólu, ma poczucie odrębności, buntuje się przeciwko obłudzie świata i społeczeństwa. Z drugiej strony uparcie penetruje mroczne zakątki ludzkiej duszy, bada swoje lęki, niepokoje, obsesje. Język jego poezji jest zazwyczaj bardzo naturalistyczny i brutalny, wypełniony somatyzmami i wulgaryzmami. Z drugiej strony, pod dosadną warstwą językową, często przemycał wojaczek głęboki liryzm i pragnienie czułości. Fragmenty jego poezji w swoich sztukach wykorzystywało wielu artystów. Przykładem takim jest chociażby album wykonujący jego wiersze, które stworzyła grupa muzyczna Fonetyka. Po debiucie w poezji w 1965 roku, w roku 1969 ukazał się jego debiutancki tom Sezon, znakomicie przyjęty przez krytyków. W czasie pobytu we Wrocławiu stopniowo pogrążał się w alkoholizmie i depresji, prowokował otoczenie i wszczynał bójki. Wielokrotnie podejmował próby samobójcze. Leczył się przez pewien czas w szpitalu psychiatrycznym. W 1970 roku ukazał się jego drugi zbiór wierszy pod tytułem Inna bajka. Rok później, w 1971, zmarł śmiercią samobójczą po przedawkowaniu różnych leków, m.in. diazepamu. Osierocił córkę Dagmarę. Grób poety znajduje się na cmentarzu Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu, w Czwartym Polu. W 2000 roku, w tej samej mogile, pochowano brata Rafała Wojaczka, Andrzeja, wrocławskiego aktora. Co ciekawe, w momencie, gdy Rafał przedawkowywał swoje leki, wypisał na kartce wszystkie środki, które zażył. Jakby pragnął, aby jeszcze zostać odratowanym. Jak wspomina Józef Schweitzer, gdyby wojaczek wcześniej trafił do kliniki, wszystko potoczyłoby się inaczej. Wtedy, wiosną 1971 roku, był już całkowicie bezbronny, uzależniony od alkoholu i wspomagaczy, psychicznie rozbity. Bał się samego siebie, to było widać. Tylko że ja znałem go przecież od dawna i to niedowierzanie samemu sobie było u niego stanem właściwie permanentnym. On żył z tym cały czas. Więc wtedy powiedziałem coś takiego. Wiesz co? Przyjdź do mnie po południu, po 5 będę już w domu. Nie przyszedł. Parę dni później dowiedziałem się, że nie żyje. W 1999 roku powstał film w reżyserii Lecha Majewskiego Wojaczek. W roli tytułowej wystąpił poeta Krzysztof Siwczyk. W 2018 roku powstał film dokumentalny Dagmary Drzazgi o nazwie Martwy Sezon. Piotr Kuncewicz w historii poezji ostatnich dekad dodaje: właściwie samouk, obarczony jakimiś pokrętnościami psychicznymi, bardzo zdolny i przystojny, a na dodatek od początku cieszący się literackim powodzeniem. Chuligan i lump, zdeklarowany alkoholik, awanturnik popadający w konflikt z prawem, pacjent szpitala psychiatrycznego, a równocześnie błyskotliwy talent i osobowość mistyczna, pogrążona w rozpamiętywaniu mroków świata i nieuchronności śmierci. W autobiograficznym poemacie Prozą Sanatorium wojaczek rozszczepiał swojego protagonistę, którym był sam, na dwie persony. Przedstawianego in actu sobeckiego, pamiętamy, że takim nazwiskiem, nazwiskiem panieńskim matki, wojaczek się nieraz podpisywał. Oraz Piotra, jego krytyczne alter ego, imię trzeźwego inspicjenta nie bez kozery staje imieniem starszego brata. Pierwsza z nich to Rafał Wojaczek, który działał. Druga, rzeczowy obserwator jego postępowania. Rafał, trzeźwo myślący Piotr w tekście, zapisze: a przecież obaj dążyli do spotkań i przez pewien czas wspólnej obecności umieli cieszyć się nią. Potem jednak wybuchały zrozumiałe scysje.
Ojciec wyjeżdżał rozdrażniony do swojej szkoły. Syn, słowami wojaczka, do swej literatury, do swoich obłąkanych wierszy. I przyznawał, że każdemu szło o obowiązek, że obaj mieli rację. Syn miał rosnące poczucie winy. Ojciec natomiast często czytał utwory syna, szukając w nich dowodu na patologię, ale był również doskonałym krytykiem tych wierszy, choć ogarniał go strach, widząc, dokąd to wszystko mogło prowadzić. Kiedy z czasem dochody ojca stały się skromniejsze, a widmo starości kazało mu oszczędzać, skończył hojne dotacje dla syna, którego reakcję, pewne zniechęcenie w miejsce dawnej pasji, poczytywał za wychodzenie z nieszczęśliwej sytuacji psychicznej. Dziękuję wam bardzo za odsłuchanie tego krótkiego podcastu o Rafale. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem wam jego postać. Po więcej, odsyłam was do książki pana Macieja Szczawińskiego, Rafał Wojaczek, który był. Zachęcam również do śledzenia mnie na bieżąco, gdyż w przyszłości będą pojawiać się kolejne materiały. Do zobaczenia.